22 marca około godziny 6:45 doszło do zdarzenia drogowego na drodze z Włók do Dzierżoniowa. Według wstępnych ustaleń kierująca samochodem osobowym marki Chevrolet straciła panowanie nad pojazdem i wypadając z drogi dachowała do rowu. Szczęśliwie kierująca nie doznała większych obrażeń. Na miejscu pracował patrol dzierżoniowskiej drogówki oraz dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa. W dniu dzisiejszym, to jest 22 marca w godzinach porannych, otrzymaliśmy zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego na drodze między Dzierżoniowem a Włókami. W trakcie dojazdu otrzymaliśmy potwierdzenie, że do takiego zdarzenia doszło i że osoby uczestniczące w zdarzeniu same opuściły pojazd o własnych siłach. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia dostaliśmy samochód osobowy w rowie na dachu. Pojazdem, jak się okazało, podróżowała tylko jedna osoba. Osoba ta sama opuściła pojazd przed przyjazdem pierwszych służb ratowniczych. Osoba ta nie wymagała udzielenia pomocy medycznej, także nasze działania polegały tylko na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia